witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. W związku z tym, że ostatnio szaleję na AliExpress i trochę tych rzeczy znowu mi przyszło. Może nie jest jakoś bardzo dużo, chociaż mam wrażenie, że jak zacznę gadać, to znowu będzie tak, że ten film będzie trwał i trwał. Ale do brzegu. Kilka rzeczy mi przyszło. Teraz ostatnio zaczynają one przychodzić coraz szybciej, więc postanowiłam wam pokazać to, co aktualnie mam, żebym mogła tego używać. Zacznijmy od takiej małej rzeczy, która wygląda dość śmiesznie, trochę jak jakiś, wiecie, statek kosmiczny. To jest uniwersalny korek do wszelkiego rodzaju odpływów. Ja go zamówiłam dlatego, że coś się stało z moim korkiem w wannie. Jak wiecie, ja kocham kąpiele przy bąbelkach i o ile jakby na co dzień korzystam z opcji prysznicowej, to jednak czasem chciałabym sobie poleżeć, a skoro korek nie działał, to nie było to za bardzo możliwe. No i jak ten korek przyszedł, to ja taka byłam trochę zdziwiona, dlatego że on ma to tutaj wejście wcale nie jest średnicy takiej samej, jak ja mam w swojej wannie, więc byłam święcie przekonana, że to nie będzie działało. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy okazało się, że w 100% działa, tak więc wspaniała rzecz, która kosztowała mnie grosze, a dzięki której znowu mogę brać kąpiele w wannie. Wspaniała sprawa. Coś, co pokazywałam wam już ostatnim razem, czyli glutek do czyszczenia. Tym razem on przyszedł mi w wersji niebieskiej. Wspaniale. Tego sobie właśnie zamówiłam na zapas i przyszedł bardzo, bardzo szybko, bo ja tak naprawdę zamówiłam go dosłownie chyba tego samego dnia, kiedy nagrywałam wam film o tym, więc on przyszedł w przeciągu 3 tygodni. To jest ekspres, ekspres. Tak więc o tym wam już mówiłam, więc się nie będę rozwodzić, ale link na dole oczywiście macie, jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście. Tematyka troszeczkę bardziej beauty, gels. Zamówiłam sobie na próbę. Słuchajcie, ja raczej nie zamawiam tych rzęs w takich dużych opakowaniach, ze względu na to, że słabo się u mnie sprawdzały, ale te wyglądają tak bardzo ładnie. One są zapakowane w folię, więc trochę wam się światło odbija. Wyglądają tak bardzo ładnie, są takie długie, ale nie bardzo, bardzo gęste. No zobaczymy, jestem bardzo ich ciekawa, bardzo chcę ich spróbować. Zobaczymy, jak się będą sprawdzać. Zwykle z tymi rzęsami z tych większych paczek miałam ten problem, że pomimo, że ja moich rzęs praktycznie nie posiadam, to nawet tamtych rzęs nie było na mnie widać. No te zdecydowanie będzie widać, to już teraz wiem. I do tego zamówiłam sobie tak na próbę, w sumie nie wiem, czy będę z tego korzystać, bo no nie wiem, czy będę, ale to jest taki aplikator do nakładania rzęs. On jest, jak widzicie, zgięty. Miałam coś takiego, ale było plastikowe i kompletnie się nie sprawdzało. Natomiast chcę sobie właśnie przetestować teraz coś bardziej metalowego. Ja do nakładania rzęs w ogóle używam zgiętych pęset z AliExpress i one sprawdzają mi się super. Dlatego właśnie stwierdziłam, że może to też akurat będzie dla mnie rozwiązaniem jakimś tam w dziesiątkę. Nie wiem, co mi się stało, ale słuchajcie, zamówiłam sobie, odwaliło mi totalnie, zamówiłam sobie gumki do włosów. Tylko że zamówiłam sobie te takie materiałowe. Ja nie wiem, czy ja to będę nosić, czy ja będę w tym dobrze wyglądać. No i muszę sprawdzić jedną rzecz, bo tak, tą zamawiałam osobno, miałam ochotę na coś takiego musztardowego i ona jest w kratę taką delikatną. Natomiast zamówiłam też welurowe i wydawało mi się, że zamówiłam po jednej sztuce, a dostałam po dwie z każdego koloru i mam taką bordową i ciemno-szarą, więc muszę zobaczyć na swoim koncie, czy przypadkiem nie kliknęłam niechcący dwóch zamiast jednego. Wszystko się w moim przypadku może zdarzyć, już nieraz tak miałam, że niechcący zamówiłam dwa razy tą samą rzecz. Tak więc mam też welurowe gumki. Zobaczymy, czy będę w ogóle w tym chodzić, czy nie. Na razie jeszcze, jak widzicie, leżą nieodpakowane, bo czekały, żeby je wam tutaj pokazać. I teraz poszewki na poduszki. Zdecydowałam się, że chcę zmienić te poszewki, które tutaj zwykle widzicie w tle. No i zamówiłam sobie kilka poszewek, które są w dość podobnym stylu, z dość podobnym motywem. Pierwsza z nich to jest taka marmurkowa z elementami złota i z takimi czarnymi też wstawkami. Druga to też jest marmurek z elementami złota, ale tutaj już widzicie, te elementy złota to są bardziej takie plamki na tym marmurze, no i nie mamy absolutnie żadnego czarnego koloru. Tutaj znowu mamy marmur i plamki, ale plamki są bardziej takie
jakby rozbryzgnięcia pędzlem. No i ten marmur miejscami jest troszeczkę ciemniejszy, tak więc wydaje się, jakby tam bardziej momentami czarne było. No i tak trochę połyskuje. No i znowu marmur ze złotymi i czarnymi elementami, tylko tutaj jest bardziej tak, że jak widzicie, jest taki pas marmuru na środku, a boki są tej poduszki czarne. I ostatnia, jedyny jakiś taki bardziej odstający kolorystycznie element, czyli marmur, szarość, złoto i troszeczkę różu. Tak więc podejrzewam, że już w kolejnych filmach te poduszki będą wymienione i będziecie sobie mogli zobaczyć, jak one wyglądają właśnie w akcji. Ja przeważnie zamawiam te poduszki 45x45 chyba. Tak mi się wydaje. One są o ciupineczkę czasem za duże do tych wkładów, które ja mam, ale dają radę, nie wygląda to źle. Z takich jeszcze silikonowych gadżetów, coś, czego jeszcze nie używałam, bo nie miałam okazji chodzić w butach na obcot się ostatnio, ale są to takie nakładki na stopy. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. To zakładamy sobie na stopę i w tym miejscu, gdzie jakby jeżeli chodzimy w obcasach jest największe obciążenie, no to mamy taką przyjemną silikonową poduszeczkę. One są tutaj, mają wycięcia na palce, więc wszystko jedno, który założymy na którą nogę, bo są uniwersalne. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jestem bardzo ciekawa, czy się to w ogóle sprawdzi. Ostatnio też wam pokazywałam taki silikonowy gadżet do butów, ale on był napięty. No teraz mamy coś na podeszwę, żeby było nam wygodnie, jak chodzimy na obcasach. Ja w obcasach zbyt często nie chodzę, ale jak już chodzę, to no jest ciężko, że się tak wyrażę, dlatego postanowiłam zamówić sobie coś takiego. Rzeczy zimowe. Słuchajcie, eksperyment. Zamówiłam sobie opaskę. To jest taka szara opaska, która z przodu wygląda trochę jak kokardka i ona jest jakby była robiona na szydełku, przynajmniej ja to tak widzę. Ma dosyć mały obwód, ale jakimś cudem moja wielka głowa się w niej mieści. Więc wydaje mi się spoczko. Ja nie zawsze chcę zakładać czapkę, bo czasami w czapce jest tak, że jest mi w czapce za gorąco, bez czapki za zimno, więc to jest taka opcja pośrednia. Mam nadzieję, że się dobrze sprawdzi. No zobaczymy. Zamówiłam ją w szarym kolorze, takim najbardziej uniwersalnym w moim przypadku, ale z tego co pamiętam, jak zwykle opcji kolorystycznych było kilka, więc jeżeli mielibyście ochotę na jakieś inne, to zawsze możecie się skusić. No i zamówiłam też rękawiczki, które teoretycznie są rękawiczkami do ekranów dotykowych. Teraz będziemy mieć dzwoneczek w tle. Wracając do tematu, teoretycznie one mają, widzicie, te paluszki takie odcinane, żeby można było nimi obsługiwać, a raczej rękami w nich obsługiwać właśnie ekran dotykowy. Natomiast ja założyłam jedną, miałam wrażenie, że ten ekran dotykowy tak średnio działa przy niej, no nie wiem. Włożę je sobie teraz do torebki, będę je testować na bieżąco i zobaczymy, jak to będzie działało, ale pierwsze wrażenia były raczej takie średnie. No i ostatnia rzecz z dzisiejszego filmu, którą szeleszczę bardzo, to są kapcie. Poczekajcie, wyciągnę je, bo przecież to będzie koszmar, jak będę nimi tak cały czas szeleścić. Dobrze wiecie, że ja na punkcie kapci mam małego bzika. Uwielbiam słodkie, mięciutkie kapcie i te konkretnie zainteresowały mnie dlatego, że po pierwsze to nie są takie kapcie całościowe. Po drugie są milusie, no i też zatęskniłam za moimi różowymi klapkami z futerkiem, które mi Tonka zniszczyła. Tak więc postanowiłam sobie zamówić klapki, nie klapki, tylko kapcie z AliExpress. Te konkretnie wydaje mi się, że są jakąś tam inspiracją większą lub mniejszą tymi kapciami, które robi Emu, które właśnie też mają takie skrzyżowane paseczki futerka i futerko tutaj na dole. Ja mam rozmiar 40x41 i one są akurat w sam raz. Właśnie nie wiem, czy wy też tak macie, ale to raczej jest do tych osób, które mają troszeczkę większy rozmiar, czyli powyżej 39, jeżeli chodzi o kupowanie butów na AliExpress, bo tam przeważnie większość butów po pierwsze też ma zaniżoną rozmiarówkę, więc czasami nawet jak zamówię 40, to okazuje się, że to 40 jest na mnie za małe. Nie żebym jakoś często buty z AliExpress zamawiała, ale pamiętam
dawno, dawno temu. Zresztą nawet jak sprawdzam tabelę rozmiarów, to oni mają zupełnie inną jakby długość tej wkładki niż u nas, więc boję się po prostu zamawiać jakiekolwiek buty stamtąd. I kapcie właśnie, wydaje mi się, że też są na styk, pomimo że to jest 40 na 41, to nie sądzę, żeby osoba ze stopą 41 była z nich zadowolona. Ja mam 39,5 tak naprawdę w większości, bo w niektórych butach się mieszczę w 39, w niektórych 40, zależy. 39,5 to jest taka idealna rozmiarówka dla mnie. No a tak jak mówię, te są 40 na 41, więc no wyglądają ładnie. W ogóle nie śmierdzą, więc jakby to jest duży plus. Z przyjemnością sobie pochodzę w nich teraz przez tą końcówkę zimy. Na pewno będzie bardzo, bardzo sympatycznie i podejrzewam, że jeżeli jeszcze nie pojawiły się na jakimś zdjęciu na moim Instagramie, to na pewno się tam pojawią. Dobrze, moi drodzy, to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy AliExpressowy haul. Trochę was tym AliExpressem rozpieszczam albo zanudzam, zależy co kto lubi. Tak więc... Ale mam nadzieję, że film wam się spodobał. Tak jak mówiłam, linki do wszystkiego jak zawsze znajdziecie w opisie, więc jeżeli macie ochotę na cokolwiek z tego, co tutaj pokazałam, to serdecznie zapraszam, częstujcie się. Tam też znajdziecie namiary na mojego Instagrama, jeżeli chcecie zobaczyć, czy te klapki, kapcie, cokolwiek się już tam pojawiły, albo cokolwiek innego z tych rzeczy, to tam na pewno jest najlepsze miejsce, bo tam pojawia się dużo więcej rzeczy, które nie pojawiają się tutaj, szczególnie na Insta Stories, które staram się w miarę na bieżąco aktualizować. No i tradycyjnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a macie ochotę, zachęcam serdecznie do subskrybowania mojego kanału i do klikania w dzwoneczek, abyście byli powiadamiani o wszystkich moich nowych filmach, jak tylko się pojawią. Dzisiaj się z wami żegnam, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!